Pierwszy turniej squash na nowych kortach w kompleksie Via Sport odbył się w sobotnie popołudnie. Mamy przyjemność gościć dzisiaj 28 zawodników na naszym pierwszym turnieju w kategorii C. Sponsorem jest Tauron Ciepło, dzięki czemu udaje się zorganizować imprezę w tak szerokim gronie. Sympatyków tego sportu z roku na rok jest coraz więcej. Ma to niewątpliwie związek z większą ilością kortów przeznaczonych do uprawiania tego sportu. Poziom się podnosi, są ligi, zawodników jest coraz więcej, także myślę, że w ciągu najbliższego czasu liczba ludzi będzie wzrastać cały czas. Zawodnicy rywalizowali na czterech kortach o cenne nagrody i punkty do indywidualnego rankingu PFS. W finale spotkali się dwaj najwyżej rozstawieni jawożniccy zawodnicy: Marcin Legutko z Porsche Skoda Team Via Sport i Mariusz Wicher z Squash Point Club 2. Poziom jest idealny, jeśli chodzi o tę kategorię turnieju. Bardzo fajnie zorganizowany, fajnie jest prowadzony na tym obiekcie. Po dynamicznym i zaciętym meczu stosunkiem 3-0 wygrał Marcin Legutko. Turnieje na pewno sprzyjają temu, żeby pojawiały się tu inne osoby. Sami jeździmy po Śląsku do różnych klubów na turnieje. To, że jest tu taki duży klub, na pewno pomoże, żeby ten rozwój szedł do przodu. W małym finale zmierzył się Tomasz Filipiak z Adamem Pajestką. Zwyciężył Tomasz Filipiak 3-1. Miejsca od 1-3 zostały nagrodzone okolicznościowymi statuetkami oraz karnetami. Wszystkich sympatyków squasha zapraszamy na kolejne turnieje, które już dzisiaj zapowiadają organizatorzy.